Agnieszko, jesteśmy na świeżo po finale Big Brothera. Nie wiem, czy wiesz, ale wraz z programem podnieśliście oglądalność TVN7 o 239%. Duży sukces. Super, bardzo się cieszę. Taki był plan, żeby z TVN7 zrobić drugą główną antenę TVN-u i dążymy do tego. Wygrała Madzia. Ty wczoraj przyznałaś na jakimś filmiku na Insta Stories, że nie od początku jej kibicowałaś. Widocznie miałaś jakichś innych swoich faworytów. Jak to było? Wiesz co, na początku kibicowałam Justynie, bo była mi najbliżej. Była najbliżej temu, w co ja też wierzę. Połączyła nas absolutnie miłość do zwierząt i mnie ta jej walka o zwierzęta bardzo wzruszała w programie, ale ja też bardzo lubiłam jej przemyślenia, to, że ona weszła do tego programu z jakąś misją. Może ona nie do końca się udała, ale wiesz co, ja mam wrażenie, że wiele ludzi czegoś się nauczyło, dowiedziało się różnych ważnych rzeczy od Justyny i ona jest bardzo konsekwentna w tym, co robi, więc jeszcze dużo pracy przed nią, ale wczoraj rozmawiałyśmy i mam wrażenie, że to jest dziewczyna, która naprawdę robi dużo dobrego. Nie wszystkim może się to podobać, ale ja należę do tej grupy, której podoba się to bardzo. Więc jak już Justyny nie było, to rzeczywiście Magda była tą osobą, za którą coraz bardziej trzymałam kciuki. No to w tej drugiej części byliśmy w tym samym teamie Madzi, więc bardzo też się cieszę z jej zwycięstwa. Ale wy jako produkcja, prowadzący, wszyscy, którzy mieliście wpływ na ten program, próbowaliście również przemycić właśnie fajne takie zachowania do zadań, czyli jednocześnie do społeczeństwa, do których trafiał ten cały przekaz. No i na przykład kury. To był dobry pomysł, ale ostatecznie jednak większość kur zginęła, a to jedną czy dwie porwał lis, inna z tego co wiem... No właśnie, może powiedzmy jak to było. Trzy kury zginęły z powodu lisa, dwie porwała, trzecia została przez niego tak poturbowana drastycznie bardzo, że po prostu zdechła. Co dla mnie to było fatalne, bo ja przeżyłam te kury strasznie i dużo rozmów odbyłam z moją szefową na ten temat i jest mi bardzo przykro, że tak się stało. My mieliśmy, wiesz co, różne plany. Myślałyśmy o tym, żeby w kolejnej edycji do tego domu, żeby dom Wielkiego Brata potraktować jako dom tymczasowy i zaprosić tam psa do adopcji, który wśród widzów poszuka swojego domu. Bo chciałybyśmy robić w tym programie takie rzeczy. I oczywiście już wiesz, że będą to, że jednak zbyt wysoki próg. Że dzisiaj zastanawiamy się, czy gra jest warta świeczki, bo już wiemy, że to może się po prostu różnie skończyć.